analiza rynku kryptowalut, czyli potencjalne scenariusze wzrostowe, jak i spadkowe dla Bitcoina i Ethereum. FOMO na Bitcoinie trwa dalej. Czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach, w najbliższych godzinach? Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale, jak co poniedziałek, spotykamy się po to, aby zobaczyć sobie aktualną sytuację na rynku kryptowalut. Także za chwilkę lecimy przed ekran komputera, pokażę Wam, co ja w tym momencie widzę na wykresie. Porozmawiamy na temat tego, co się dzieje aktualnie, jeżeli chodzi o FOMO na Bitcoinie. Także uważajcie na swoje krypto, a tymczasem lecimy przed ekran komputera. Ok, jesteśmy już przed ekranem komputera, także za chwilę przechodzimy do aktualnej sytuacji na Bitcoinie i Ethereum. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Nie zapomnij przybić dzwona, zostawcie łapki w górę i lecimy z tematem. Zanim przejdziemy do analizy, wczoraj wrzucałem Wam podsumowanie tygodnia gotowych sygnałów na wzrosty i spadki kryptowalut i tu możemy sobie zobaczyć właśnie sygnały naszego tradera. Podsumowanie właśnie zeszłego tygodnia od 16 do 22 listopada, pozycje zysku, pozycje zamknięte w zysku na poziomie 75,8%, 4 pozycje zamknięte w take profitie pierwszym, 5 pozycji zamkniętych w take profitie drugim, 3 pozycje w take profitie trzecim i 3 pozycje zamknięte na stop lossie. Wszystkie te pozycje macie dostępne właśnie na mojej stronie, ewentualnie możecie obejrzeć wczorajszy materiał. Ok, przejdźmy sobie teraz do analizy. Wczoraj, robiąc wieczorem analizę na Bitcoinie, widziałem możliwość spadku właśnie z tej czerwonej, poziomej czerwonej linii, z poziomu właśnie tej świeczki 4-godzinnej odwróconego młota i widzimy, że ten spadek miał miejsce. Aktualnie, jeżeli wybijemy nowy szczyt, prawdopodobnie zobaczymy kolejne poziomy, które ja sobie tutaj wyznaczyłem według mojej strategii prywatnej. Jest to zasięg 19400, 19850, także możliwe podejście pod 20 tysięcy dolarów za Bitcoina przy wybiciu nowego szczytu, kolejnego szczytu. Także taki obszar ja gdzieś będę tutaj sobie obserwował dla siebie i to jest moja strefa na ewentualne spadki. Natomiast ja w tym momencie shortów nie będę zagrywał, ponieważ rynek jest bardzo byczy. Widzimy, jest FOMO, trwa FOMO od prawie 2 tygodni. Widzimy również przegrzany indeks Fear and Greed na rynku kryptowalut, poziom 90 punktów, było już nawet 94, także ekstremalny poziom był już niejednokrotnie tutaj na rynku, także warto uważać, jeżeli chodzi, na pewno, moim zdaniem nie jest to dobry moment na zakup Bitcoina. Być może jakieś kilkanaście, może procent jeszcze cena wzrośnie. Tego nie wiemy, być może zobaczymy nowe ATH, jednak ja osobiście bardziej realizuję zyski niż kupuję w tym momencie krypto. Altcoiny oczywiście w tym momencie rosną, widzimy, że te wzrosty są w tym momencie akurat kilkuprocentowe, natomiast w ciągu ostatnich 2 tygodni altcoiny wzrosły o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset procent niektóre projekty. Także był to okres na altcoiny, o tym też dostawaliśmy informacje na naszym forum edukacyjnym Mister Porada. Pokażę Wam za chwilkę taką wiadomość właśnie z początku listopada, gdzie nasz trader dał informację o tym, żeby warto jest zainteresować się danymi projektami. Dzisiaj mamy aktualizację tego właśnie od naszego tradera. Dzisiaj mamy aktualizację właśnie tej wiadomości od naszego tradera i widzimy 23 listopada potwierdzenie tej wiadomości 10 listopada, gdzie były wyznaczone dane projekty, którymi warto się zainteresować właśnie w tym momencie. Także oprócz tego, że dostajemy informacje o potencjalnych wejściach na wzrosty i spadki danych kryptowalut, dodatkowo dostajemy informacje na temat altcoinów, którymi warto się zainteresować, w które warto wejść po to, aby właśnie jak najszybciej pomnożyć swój kapitał. Jak wiecie, alty naprawdę dają dobrze zarobić. Także jeżeli chodzi o Bitcoina, dalej widzimy, że cena jest w tej strefie, tej, którą tutaj wcześniej wyznaczyłem dla Was. W tym momencie przesunęła się jedynie strefa, zakres korekty tej różowej, natomiast reszta pozostaje na miejscu. Czekamy na ewentualnie wybicie linii trendu, zanegowanie
tej korekty, o której Wam mówię już od kilku dobrych tygodni, czyli od korekty marcowej z wykresu jednodniowego, widzimy, że cena cały czas trzyma właśnie tą korektę i ta korekta jest mocna, zasięg jej jest mocny i utrzymuje cały czas cenę w trendzie wzrostowym. Także ja osobiście wyczekuję tej strefy, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Jeżeli zobaczymy przebicie linii trendu i wybicie tej fioletowej korekty, wtedy będę dopiero zaczynał shortować, ponieważ na tych shortach ostatnio nie wchodziło. Co prawda ja prywatnie, bez wrzucenia pomysłu na moją grupę czy na forum edukacyjne Mister Pada, zagrywałem wczoraj spadki na Ethereum, które zrealizowały się bardzo, bardzo fajnie. Swój poziom realizacji zysku miałem właśnie na tym poziomie, zagrywałem z poziomu 443, także tutaj kilka procent wpadło, natomiast później rzuciłem pomysł właśnie na spadki strefy manipulacji, ta manipulacja została zanegowana, po czym zobaczyliśmy kolejne wzrosty i tutaj wrzuciłem informację dla moich partnerów właśnie o możliwej negacji manipulacji, co spowoduje wzrosty do poziomu 577. Zobaczcie, cena doszła do poziomu 577. Czekaliśmy na zejście, widzimy, że cena spada do 553. Ja dałem informację o wejściu na poziomie 545, także zabrakło kilku dolarów i widzimy, że cena osiągnęła drugi take profit na poziomie 587 i w tym momencie cena się tutaj zatrzymała. Take profit trzeci jak najbardziej jest do zrealizowania. Także myślę, że jest to jak najbardziej do osiągnięcia w ciągu najbliższych kilku godzin, po czym możemy zobaczyć bardzo mocne spadki, cena podejdzie pod okolice 600 dolarów. Jeżeli chodzi o aktualną sytuację na Ethereum, to właśnie jest to moja strefa, mój poziom, w którym ja będę szukał ewentualnych spadków. Natomiast tutaj, tak jak mam wyznaczone te poziomy, dalej je trzymam, ponieważ jest to lokalna manipulacja i być może tutaj zobaczymy po tych spadkach krótkie zatrzymanie się ceny, odbicie i ewentualną kontynuację spadków, jeżeli rynek już będzie na wyczerpaniu i to, co teraz będziemy mogli zobaczyć, będą to po prostu szczyty szczytów, aktualne szczyty szczytów, ponieważ dalej uważam i twierdzę, że zobaczymy bardzo mocną korektę rzędu 50%, 40-50% na Bitcoinie, na altach dużo mocniejszą korektę i dopiero w przyszłym roku, luty, marzec, kwiecień, być może zobaczymy właśnie początek kierunku ku nowemu ATH. Także jeżeli chodzi o aktualną sytuację na Ethereum, właśnie jeszcze podejście do tego poziomu, to jest mój poziom, gdzie ewentualnie cena może zacząć spadać, czy potencjalny take profit trzeci. Wiem, że niektórzy z moich partnerów tutaj w tą pozycję weszli, nie czekali, aż cena spadnie tak nisko, jak ja tutaj podałem. Szkoda, uciekł nam ten pomysł na trade, uciekła nam ta analiza, aczkolwiek bardzo ważne jest dla mnie to, że po raz kolejny po prostu ta analiza była trafna, zresztą co sami widzicie, ponieważ publikowałem to wczoraj o godzinie 18:25 wieczorem, już tutaj dałem kolejną informację i oczekiwaliśmy właśnie tego wybicia, podejścia ceny do tych poziomów. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Jeżeli chcecie zacząć swoją edukację na rynku kryptowalut, korzystać z gotowych, mieć możliwość korzystania z gotowych sygnałów na wzrosty i spadki kryptowalut, to wbijajcie na moją stronę łukaszpachowski.pl i tu oczywiście znajdziecie informacje, jak do nas dołączyć, skuteczność tych sygnałów, o czym mówiłem Wam wcześniej. Tak jak wspomniałem, jeżeli się zdecydujecie, koniecznie do mnie napiszcie po rabat. Także miłego tygodnia Wam życzę, niech Bitcoin będzie z Wami.